Szklanka mleka matczynego, najcudowniejszego pokarmu, jaki dostałeś na swoim początku drogi przez życie. Ta szklanka mleka to w 100 gramach było 7 gram laktozy, 4,5 grama tłuszczu i 1 gram białka. W tym czasie, kiedy byłeś dzieckiem, potrzebowałeś ogromną ilość białka, żeby się rozwijać, żeby budować swój organizm. Dojrzałeś, dorosłeś i już nie budujesz swojego organizmu. I teraz, czy to, co ty spożywasz, to przypadkiem nie prowadzi do zwyrodnienia twojego organizmu, bo jest on zalewany białkiem, które jest wszechobecne. Dlatego zastanów się, ewentualnie, jak chcesz wiedzieć, jak właściwie ma się odżywiać dorosły człowiek, to zapraszam cię. Mój naczelny lekarz wyjaśnił mi to i jest gotów wyjaśnić to także tobie.